Bardzo dobrze. No, żeby ten tempo na centrowo jeszcze uczciwie. Bardzo dobrze. Bóg! Przerzuć! Co on ma tu wyżelował i jak to się dłużej grało? No. No. Król. Dobrze, sam to słowo. Widzisz, jak chciał mi piłkę patrz, nie? Zero, dawaj! Jeszcze! 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 Jeszcze!
zostań na wolności. Co najmniej równorzędnym rywalem, a sytuacji no przewaga na waszą korzyść. No niestety troszkę pochowa to jest. Drewcz w polu trzeba przełożyć na sytuację bramkową, a te z kolei na strzały cenne bramki. Zabrakło cennych strzałów w bramkę, a jak się już trafił jeden czy dwa, to bramka nie zdobyliśmy bramki. Gol stracony po stałym fragmencie, który zawsze się może zdarzyć każdemu. Przydarzył się nam, dlatego przegraliśmy. To ta skuteczność dzisiaj niestety nie była naszą mocną stroną. Może tych sytuacji nie było zbyt dużo, ale gdyby tam Kruszyński bodajże troszeczkę lepiej się zachował, no gospodarze mogliby się nie podnieść już tego. Tak, no mnie trudno powiedzieć z mojej pozycji, czy to była sytuacja na tyle pewna, że mógł pomieścić w siatce. No, prawdopodobnie tak, no strzelił jak strzelił, chciał po drugim rogu, ale bramkarz mu to wyłapał. I dlatego tak jest, mówię, no to trzeba mieć umiejętność wykorzystać te dogodne sytuacje. Mamy, to jest nasza bolączka od kilku meczów i grę, dobrą grę, no nie finalizujemy tymi bramkami, dlatego przylatujemy. Przygotowaliście się bardzo dobrze do tego spotkania, przyjechaliście dzień wcześniej, no dość ambitnie podeszliście do meczu, no ale niestety, no, dzięki tej porażce, no, Orlen to poprzedzają was tabeli, wciąż pozostajecie bez zwycięstwa na wyjeździe. Trudno, to zwycięstwo na wyjeździe już dawno mogło być w Przemyślu, ale też nam uciekło w ostatnich minutach. Dzisiaj też w takich okolicznościach, jak mówiliśmy już, musimy grać dalej i poprawiać się. O,
Dobra, dziękuję i powodzenia. No wreszcie się udało. No i znowu, no wiadomo, Jurij Michalczuk potwierdził, jak jest zawodnikiem dla tego zespołu, no ale no dość długo no nie układało wam się dzisiaj, no ale sztuką jest wygrać, kiedy nie idzie. No to jest stara piłkarska, no, prawda. W pierwszej połowie nie było źle, natomiast brakowało troszeczkę wykończenia, tak jak w poprzednich meczach, żeśmy stwarzali sytuację. Tak w tym meczu no troszeczkę jednak brakowało końcowych piłek, no ale to też na pewno strata dwóch ofensywnych zawodników, Marka i Pawła Kleszki. Natomiast w drugiej połowie było nam ciężko, bo i Łukasz Kępa odniósł uraz, słabiej grał Tomek Tymosiak, troszeczkę słabiej Konrad Kul miał ciężko, także weszli młodzi zawodnicy. No i troszeczkę było w tym też jakby szczęścia, bo Piotrek Zmorzyński dośrodkował i padła bramka. Także wcześniej graliśmy może ładniej i więcej sytuacji stwarzaliśmy. Przegrywaliśmy albo remisowaliśmy, no tym razem może troszeczkę słabszy mecz, chociaż mówię, ambicji nie można chłopakom odmówić. Słabszy mecz, ale zwycięski, tak czy sami. Można było mieć obawy przed tym spotkaniem, zabrakło Kuśmierka, Piotrowicza, Pliszki, no chyba bardzo pan odetchnął. No przed tej chwili mówiłem właśnie, że zabrakło nam troszeczkę siły ofensywnej, bo nie ma co się oszukiwać. No i Paweł i Marek, nawet gdyby mieli wejść na zmiany, no to jest wzmocnienie, no bo ci młodzi chłopcy, którzy weszli, oni wiadomo, raz, że mają ciężko, to są młodzi zawodnicy, drugie, że w takim momencie, a uważam, że Sanok był jednym z najlepszych zespołów, jakie tutaj były. Może jeszcze Siarka porównywalny, chociaż chyba tutaj była jeszcze większa, agresywna, bardziej gra, także no zwycięstwo cieszy podwójnie. Dobra, dziękuję. No wreszcie możecie odetchnąć. Jest to zwycięstwo, może po nie najlepszej grze dzisiaj, no ale ważne, że się udało. No i zrobiłeś jak zwykle swoje. No przy tej sytuacji Kruszyńskiego bardzo dobra interwencja i później strzał z dystansu. Może nie najlepszy mecz w naszym wykonaniu, ale przeważyła konsekwencja. Cały czas konsekwentnie w obronie. Wszystko, co żeśmy mogli do przodu, to cały czas konsekwentnie to samo. No, a udało się ze stałego fragmentu. No, Jurij jak zwykle znalazł się tam, gdzie powinien. Piłka go szuka, znalazła go. I tak, cieszy zwycięstwo, cieszy i odbijemy się chociaż trochę od strefy spadkowej, która już nam zagrażała. Po raz kolejny mam potwierdzenie, że to chyba szczęście zawsze wychodzi na zero. Kilkakrotnie znaleźliśmy bardzo dobrze, te punkty uciekały, dzisiaj słabszy mecz. No, jak jest, na ironię zwycięstwa. Taka jest piłka, nieprzewidywalna właśnie. Graliśmy lepsze mecze, a przegrywaliśmy, dostawaliśmy głupie bramki. Teraz zagraliśmy może troszkę gorzej, ale to my byliśmy skuteczniejsi. Dobra. Kilka dobrych meczów w naszym wykonaniu, niestety stracone punkty. Dzisiaj może ciut słabszy. No i te punkty są, no, przewrotne z piłka. Czy ja wiem, czy ciut słabszy. Dzisiaj zagraliśmy naprawdę dobre zawody. Fajnie to wyglądało, szczególnie konsekwencja z tyłu, zero z tyłu. To najważniejsze. Jurij, no, jak zawsze niezawodny, strzelił. No i z tego się cieszymy. No, są 3 punkty i idziemy w górę tabeli. O to chodzi właśnie. Wykorzystaj z przodu, z tyłu, zabezpieczyć i no, o to chodzi. Dobra, dzięki.